Kochani, przygotowaliśmy dla Was sprawozdanie za 2020 rok. Ten rok był wyjątkowy, ale także dla nas bardzo pracowity. Zobaczcie, co udało nam się zrobić. Te 23 organizacje otrzymały dofinansowanie na rozwój swoich pasji i pomysłów. Na ten cel przeznaczyliśmy aż 600 tysięcy złotych. Dzięki ich działaniom prawie 40 tysięcy osób z województwa śląskiego wzięło udział we wspaniałych, oddolnych inicjatywach lokalnych. Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w ubiegłym roku pomógł 600 osobom. Wsparcie psychologiczne otrzymało prawie 200 osób. Mieszkańcom regionu przekazaliśmy ponad 76 tysięcy złotych na leczenie, 70 tysięcy złotych na zakup żywności, 50 tysięcy złotych na utrzymanie mieszkania oraz 25 tysięcy złotych na zakup środków czystości i odzieży. Stworzyliśmy portal, który bada finanse miasta Gliwice. Miesięcznie docieramy nawet do 50 tysięcy mieszkańców. Dzięki naszej pracy działamy na rzecz mieszkańców miasta. Zaangażowaliśmy 66 liderów z całej Polski, by przedstawili lokalnej społeczności, jak współtworzyć prawo lokalne. Wydaliśmy w tym celu podręcznik Inicjatywa w rękach obywateli. Dzięki niej właśnie aktywiści będą mogli powołać inicjatywę uchwałodawczą w swoim mieście. W Katowicach stworzyliśmy Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, gdzie stworzyliśmy społeczność młodych liderów zainteresowanych sprawami międzynarodowymi. Jest nas już ponad 60 osób. Nasz ośrodek w 2020 roku, pomimo pandemii, przeprowadził 30 wywiadów i wykładów. Zrealizowaliśmy zajęcia dla młodzieży szkolnej i seniorów. Zorganizowaliśmy 34 debaty i konferencje na temat polskiej polityki zagranicznej. Zorganizowaliśmy program mentorski dla 16 organizacji z 5 województw. W ramach programu pomogliśmy ekonomizować ich działalność, czyli jak uniezależnić się od grantów. W ramach naszego programu w Opolu powstało Centrum Medialne, a w Poznaniu, Bielsku-Białej i Jaworznie Inkubator Przedsiębiorczości. Razem z młodzieżą ze śląskich szkół zrealizowaliśmy 24 projekty społeczne na rzecz wybranych społeczności lokalnych, w których wzięło udział około 2000 osób. Młodzież z Zakładu Poprawczego w Raciborzu przygotowała akcję społeczną Nie ryzykuje, znakuje, podczas której grawerowała ramy rowerów i wprowadzała informacje o właścicielu do specjalnie przygotowanej bazy. Młodzież z 4 Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach przygotowała akcję Jak zostać przyjacielem. Podczas akcji przygotowali informator dla osób, które chciałyby adoptować lub po prostu pomóc potrzebującym zwierzakom ze schronisk w województwie śląskim. Rozbudowujemy wyjątkową sieć franczyzy społecznej Zielona Stacja, specjalizującej się w sprzedaży zdrowej żywności. Jesteśmy w 6 miastach. W Gliwicach, w Zawierciu, w Żywcu, Nysie, Cieszynie i Głuchołazach. Zrealizowaliśmy dwie duże inicjatywy kulturalne. Pierwszą z nich była Gliwicka Mapa Tajemnic, gdzie zainteresowaliśmy ponad 100 tysięcy mieszkańców miasta i okolic historią Gliwic. A w zeszłym roku w projekcie Familoki skupiliśmy się na koloniach robotniczych w regionie, aby zwiększyć ich atrakcyjność. Stworzyliśmy aplikację internetową, gdzie umieściliśmy opisy kolonii, ich zdjęcia archiwalne i współczesne oraz wskazówki dojazdu do nich. W czasie realizacji Familoków udało nam się skupić ponad 200 tysięcy osób zainteresowanych historią kolonii robotniczych w regionie. Stworzyliśmy nowe medium społeczne w powiecie zewrycieńskim. Gazetę i portal Jura24, która co miesiąc dociera do ponad 100 tysięcy odbiorców. Informujemy w nich o sprawach ważnych dla powiatu i mieszkańców. Otworzyliśmy ośrodki wsparcia cudzoziemców, które działają w całym województwie śląskim. Cudzoziemcy mogą otrzymać pomoc prawnika, psychologa, tłumacza, a także doradcy, który wspiera zagranicznych studentów w opracowaniu CV, w poszukiwaniu pracy, a także w innych kwestiach związanych z życiem w Polsce. Dzięki warsztatom Internet Safety 534 osoby dowiedziały się, jak zadbać o swoją prywatność w sieci, poznały zagrożenia, które mogą napotkać podczas codziennego użytkowania internetu, a także poznały przydatne narzędzia, żeby zadbać o bezpieczeństwo w sieci. W 2020 roku w naszych projektach wzięło udział ponad 40 tysięcy osób. Współpracowaliśmy z 20 miastami. Zrealizowaliśmy 12 projektów w obszarze edukacji cyfrowej, kulturalnej, polityki lokalnej i międzynarodowej. Pomaganie to nasza pasja. Dziękujemy, że dzielicie ją z nami.